Dzień dobry, kochani! Dzień dobry, tym razem z przepięknego miejsca, jakim jest Sedona w stanie Arizona. Jest to część mojej spirytualistycznej podróży od Pacyfiku do Atlantyku. Już jeszcze będąc na Maui, wiedziałam, że będę prosiła anioły i archanioły o pomoc w czytaniu z kart anielskich w Sedonie. Dlaczego? Dlatego, że Sedona jest jednym z najbardziej spirytualistycznych miejsc chyba na świecie. Jest to miejsce, gdzie człowiek czuje się wspaniale. Ja tu jestem dzisiaj trzeci dzień i naprawdę nie mam ochoty stąd wyjeżdżać. Ja właściwie to wpadłam na dzień. Moja siostra przypominała mi, pamiętaj, przynajmniej trzy dni, a ja nie mam czasu, ja pewno będę już do Grand Canyon i Colorado, nic podobnego. Jest coś wspaniałego. Jest tak, człowiek się czuje tu idealnie. Ja nawet śpię jak nigdy w życiu jeszcze nie spałam, a ja raczej dobrze śpię. Człowiek zmęczony nie może spać, a tutaj ja dosłownie głowa do poduszki, koniec. A czy spaceruję, czy jeżdżę, jest naprawdę wspaniale. Zanim przejdę do kart, które już widzicie, że mam odkryte, króciutko na temat tego, co się będzie działo. No i karty potwierdziły jeszcze. Zanim odkryłam karty w tej wersji angielskiej, a już ja wiedziałam, co się będzie działo. O, mamy rok konia i ja mam konia na sobie. Głowę, koszulka tutaj, którą kupiłam w Sedonie. Oni są wielcy, jeśli chodzi o koni, kowboi Indian. Więc co się będzie działo od 3 czerwca do 3 lipca? Otóż nowia księżyca i pełnia księżyca nawet nie jest tu taka ważna. Pełnia księżyca będzie 13 czerwca. W Europie nazywany jest to księżyc różany, a w Ameryce truskawkowy, bo wtedy się to właśnie zbiera tutaj, więc tak został nazwany. A potem będzie nowia księżyca 27 czerwca. To jakoś na mnie nie zrobiło, bo czasami to robi ogromne wrażenie, tak jak na przykład kwietniowy czy majowy. Natomiast tym razem ja wyłapuję zupełnie coś innego intuicyjnie. A mianowicie, że planeta Mars wreszcie ruszy naprzód, bo ja czytam to 5 maja, 5 i 2014, co się 14 pisze, jest 5, więc to jest ta transformacja, to są te zmiany, przemiany. I tak będzie, że 19 maja Mars wreszcie ruszy do przodu. O, Mars był kiedyś bogiem wojny. Mars to jest planeta, gdzie jeżeli ona idzie do przodu, to my jesteśmy w akcji. My wiemy, co mamy robić. My chcemy coś robić. Kiedy ten Mars nie był w akcji, to nam właściwie nie chciało się robić, trochę leniwi, trochę do tyłu byliśmy ze wszystkim, że tak powiem, żargonem młodzieży. Natomiast kiedy ruszy do przodu, będziemy znowu pełni życia, znowu ruszymy do działania. Czy to będziemy dom sprzątać, czy w ogródku coś robić, czy do pracy, czy robić plany. Zachce się nam na nowo żyć. I kiedy te konie wybiegną, jak na wyścigach, 7 czerwca planeta Merkury zacznie się cofać. Ona się tak naprawdę nie cofa, to jest tylko iluzja, ona bardzo powolnieje. Ale faktem jest, że mówimy cofa się, ponieważ Merkury, planeta, która odpowiada za nasze myślenie, za nasze komunikowanie się, no teraz nie będzie z nami współpracowała. Czyli to tak, jakby te konie wybiegły i biegną w tym pełnym biegu, w tym galopie, i nagle znalazły się w ogromnej mgle. Pojęcia nie mają zielonego, w którą stronę one biegną. I tak samo będzie może z nami. No nie wszystkimi, nie w tym samym stopniu. Niemniej jednak, co karty pokazały, wszystkie muszę już zdradzić, to to, że nikt nie będzie czuł się w swojej własnej skórze w tym czasie. Od 7 czerwca
do 1 lipca, bo to Merkury akurat wtedy właśnie nas tak potraktuje. Natomiast czytanie jest od 3 czerwca do 3 lipca. Więc to jest kawałek czasu, że znajdziemy się wszyscy w zupełnie w czym innym. Ale co planety mówią, co nam podpowiadają, to to, że myślisz, że już wiesz, gdzie biegniesz. Myślisz, że wiesz, czego chcesz. 7 czerwca. Naprawdę? Naprawdę wiesz, co robisz? Ty naprawdę rozumiesz, czego ty chcesz? Czy jest to dobre dla ciebie? Czy ty wiesz? Więc nad tym trzeba się będzie trochę zastanowić. I tutaj dla znaków ognia, czyli barana, lwa i strzelca, te karty wyszły. Czyli Archanioł Ariel mówi, masz ogromną siłę w sobie, duże umiejętności, ale co, nad czym będziesz musiał pracować w tym czasie właśnie? To to, żeby nikogo surowo nie oceniać. Więc nie obgadywać, nie dogadywać nikomu. Raczej pomyśleć o tym, żeby komuś przebaczyć, żeby pogodzić się i żeby zgodnie żyć. Nie stratować nikogo, proszę. Czyli w tym momencie trzeba się będzie zatrzymać, jak te biegnące konie, i zamiast gonić w nie wiadomo jak w tej mgle, przewrócić się i krzywdę sobie zrobić, trzeba będzie pomyśleć nad sobą, trzeba się będzie odrobinę zastanowić, czy ja robię właściwą rzecz, czy ja podjąłem właściwe decyzje, czy to jest to, czego ja naprawdę chcę, bo będą konsekwencje. Potem jest 7 ziemska. Ziemska, czyli to są pieniądze, to są sprawy praktyczne, materialne. I 7 to jest spirytualistyczna. Więc anioły mówią, zasadziłeś swoje ziarna tak jak trzeba. Okay? Teraz przez tą mgłę, ten Merkury, odrobinę wszystko się trochę zatrzyma, trochę to spowolnieje. Ale to jest tylko chwilowe, nie denerwuj się. Merkury znowu pójdzie do przodu, więc będziesz się martwić niepotrzebnie. Więc się nie martw, już teraz to wiesz z góry. Więc moje kochane znaki ognia, nie martwcie się. Chwilowo się to tak zatrzyma, bo i wszyscy inni będą chodzili właśnie w ten sposób i nie będą wiedzieli, co ich uderzyło. Jak to we mgle. Nie widzi się, gdzie się idzie, więc spokojnie i to przejdzie. Jeżeli gdzieś jakiś samolot jest, macie czy wyjazd, daty i tak dalej, to już było ustalone. Trzeba kilka razy sprawdzić, trzeba się zastanowić, czego ja nigdy nie sugeruję, to żeby podpisywać kontrakty, czy obiecywać coś komuś. Okay? Kiedy Merkury idzie w odwrotną stronę, niby, ponieważ to może nie wyjść, to może się nie udać. Jesteśmy jak we mgle, nie wiemy nawet, co się dzieje, co robimy. I 10 wodna. 10 wodna jest to znak super. Co prawda to jest woda, to nie jesteście wy ogień. Ale wygląda na to, że będzie wspaniałe życie rodzinne. Jakieś może spotkania, przyjemności, radości, zgoda. Czy emocjonalnie, czy finansowo wszystko będzie ok. I gdziekolwiek jesteś w relationship, znaczy w znajomości, w związku, powinna być zgoda, powinno być dobrze. Więc cokolwiek by się nie działo, podejść w tym czasie, w tym miesiącu spokojnie do wszystkiego. Dużo cierpliwości. Okay? Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, waga i wodnik, to jest dla was. Więc tu Archanioł Heniel mówi, słuchaj własnej intuicji. Dlatego, że będziesz mieć dużo pracy w tym okresie, będziesz mieć dużo obowiązków. Proś innych o pomoc. Życie trochę zacznie się chwiać, zacznie być bez balansu, ponieważ też się nagle znajdziesz w tej mgle i zaczną się wszyscy zachowywać dziwnie, więc i ty będziesz tak samo podobnie szedł czy szła. Niemniej jednak nie martw się za bardzo, bo i zaczniesz chorować, nie daj Panie Boże.
więc spokojnie trzeba podejść do tematu. Będzie się wszystko dobrze działo. Może jakiś nowy związek, może jakiś nowy kontrakt przyjdzie. Będziesz bardzo zajęty, zajęta. Ruszaj do przodu, idź do przodu. Niemniej jednak spokojnie, powoli. I jeśli kiedykolwiek masz wątpliwość, co robić, nie licz na nikogo. Licz, możesz prosić o pomoc, ale zawsze pamiętaj, i tu anioły mówią bardzo wyraźnie, słuchaj własnej intuicji. Ty możesz prosić o ludzi, żeby ci meble przenieśli, czy pomogli papiery uporządkować, bo nikt nie może poradzić sobie ze wszystkim sam, szczególnie jak jest się w związku czy w biznesie. Niemniej jednak, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, moje drogie znaki powietrzne, proszę, żebyście słuchali własnej intuicji. Moje znaki powietrzne, żebyście słuchały własnej intuicji, czyli zagłębić się, medytować i pomyśleć, co dla Was dobre. Każdy ma swoją opinię i każdy zechce podzielić się nią z Wami. I aż Wam się zacznie w głowie od tego wszystkiego kręcić. Więc zapomnijcie o tym wszystkim i słuchajcie swoich własnych aniołów, co chcą Wam odpowiedzieć. A to jest Wasza intuicja. Swoje własne... swoje własne kontakty z tym wyższym światem, okay? Gdzie zawsze prosicie Boga o pomoc. On Wam pomoże, tylko słuchajcie, żeby nie mówił a po nic, okay? Moje drogie znaki ziemskie, czyli coś niesamowitego, wiecie co? Że już ja taką rzecz zapominam. Byki, panny i koziorożce. Taka jestem zmęczona w tej podróży przez Amerykę. A dwójka wodna, trójka ognia i the hermit, czyli ktoś, Archanioł Raziel mówi tutaj, zagłąb się w medytację. Kiedy nie wiesz, co robić, musisz odkryć, zanim będziesz cokolwiek innego robić, musisz odkryć, kim ty tak naprawdę jesteś. To jest najważniejsza rzecz. A wszystko inne naprawdę ułoży się super. Trójka ognia mówi, ej, wszystko jest wspaniale. Miej tylko, zachowaj spokój i czekaj cierpliwie. Dużo, dużo cierpliwości. Ale planuj, planuj jak najbardziej i to na dużo do przodu, bo wszystko wyjdzie. Dwójka wodna mówi, że jeżeli miałeś jakikolwiek problem w swoim związku, to pogodzicie się i nawet po tych wszystkich tłumaczeniach, rozmowach i tak dalej, nawet będziecie do siebie bliżej niż kiedykolwiek przedtem i nastąpić musi i powinno jakieś przebaczenie, czy ty jej, czy ona tobie, i że ten konflikt się rozwiąże na dobre. Nie ma się czym przejmować i martwić. Wszystko jest tymczasowo. Ten miesiąc będzie taki, o właśnie, jak już czujecie. I moje kochane znaki wodne, czyli raki, skorpiony i rybki. To są karty dla Was. I to jest dziesiątka powietrzna. Potem jest ziemska karta i wreszcie jest karta, która mówi, że coś się bardzo, bardzo ważnego wydarzy w tym czasie. Coś tak ważnego, że zmieni Twoje życie. Zmieni na dobre. Czas rozpostrzyć skrzydła i frunąć. Ok? Przecież ryby nie fruwają, niemniej jednak. Czas, tak jak mój pierścionek, bo to kupiłam. Na ten okres czekałam. Wygląda na to, że coś takiego się stanie. Widzicie? Tą sprzączkę? Że się pasek zapina? Uwaga, przygotuj się na coś. Ja już się na ten okres przygotowywałam rok temu. Więc coś się teraz właśnie wydarzy. Dla dużej części Was, kochani. Dla tych, co ma się
wydarzyć, to się wydarzy. Duża, duża zmiana, która przyjdzie niespodziewanie, nagle i zmieni całe życie. Dziesiątka, ale to na dobre, dziesiątka powietrzna skończy się wreszcie, jeżeli byliście w jakiejś nieciekawej sytuacji. Skończą się problemy, skończą się kłopoty. Cokolwiek by się nie działo, ta zmiana jest na dobre. To jest to, co anioły chcą, żebyście widzieli. Powitajcie tę zmianę, idźcie z tą zmianą, bo wszystko, a wszystko idzie w lepszym kierunku. Tu jest taka, w języku angielskim zapomniałam o tym powiedzieć, recovering from addiction, czyli to by oznaczało, że jeżeli któreś z was było w jakiejś złym przyzwyczajeniu, habicie, czy to paliło, czy piło, czy brało za dużo tabletek, czy nie spało po nocy, tylko w dzień, no co by tam się nie działo, to z tego zechcecie wyjść i to wam się uda, ok? Ale także, jeżeli byliście z taką osobą, która bardzo wam w życiu tym przeszkadzała i mieliście duży problem, żeby tę osobę przekonać, albo żeby samemu się wreszcie od tego odsunąć, to teraz to się stanie. I nawet nie powinno być trudne. Macie wszystkie zielone światła do tego, moje znaki wodne. Ok? Buziaki, buziaki, wszystko jest dobrze. Wszystko będzie dobrze, niczym się nie martwcie. Idźmy do przodu, bo zmiany nas czekają wszystkich. Robię to 5 maja, piątki, zmiana. I na pewno będą, ale jest wszystko na lepsze. Wreszcie będziemy tam, gdzie powinniśmy być. Kocham was wszystkich, uściski, serdeczności z przepięknej Sedony w Arizonie. Do następnego razu.